W ostatnim odcinku pokonałem falę potworów, którą nasłał świrus na Palionowo. Nie pozwolę na to, żeby ktoś w Palionowie robił takie rzeczy. Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson i dzisiaj jestem ponownie na Palionowie, prawda, w moim stroju Supermana, prawda, ze mnie. Powiedzcie w komentarzu, napiszcie po prostu, kto jest najlepszym Supermanem przecież. No przecież chyba ja, nie? Bo obroniłem Palionowo, jak widzicie, wszystko stoi, wszystko jest na miejscu, prawda. Nic się nie spaliło, chociaż tutaj, prawda, mój płot lekko ucierpiał z tego, co pamiętam. O, tu, ale to się spokojnie, to się naprawi, nie ma co panikować. W każdym razie, słuchajcie, na samym początku, zanim przejdziemy do kontynuacji tego odcinka, to proszę was o to, żebyście zostawili łapkę w górę. Myślę, że 3543 łapki w górę i prawda wracuje kolejny odcinek, w którym jako supermeni będziemy ratować wszystko. Będziemy ratować wszystko, ponieważ jesteśmy dobrzy, tak? Ja zacząłem od policjanta, jestem supermenem, więc w sumie jakieś to tam podobieństwo, myślę, że można prawda znaleźć, nie? W każdym razie, słuchajcie, dlaczego ja taki energiczny dzisiaj, ponieważ się cieszę, że mogę kolejny odcinek nagrać i zaprosić was bardzo serdecznie na Chef Shopa, ponieważ link jest w opisie, tam możecie, prawda, sobie wejść, kupić sobie jakąś koszuleczkę, etui i inne takie, ale wy o tym doskonale wiecie, więc w sumie to już skończyłem tą reklamę, ale dodatkowo możecie wbić na Instagrama, tam wrzuciłem fotkę i za niedługo tutaj pod tą czapką, prawda, mam długie włosy, ale za niedługo będę je ścinał, więc słuchajcie, myślę, że warto wejść na Instagrama, bo tam się od razu o tym dowiecie. Więc kogo jeszcze nie ma na Instagramie, no to koniecznie zapraszam. Dobra, słuchajcie, w każdym razie, rozpocząłem nagrywanie i dlatego tak się podjarałem z tego powodu, że ledwo co wlazłem na Palionowo, nie musiałem czekać, aż Świrus zostawi mi jakąś wiadomość, tylko już zostawił, ja już ją widziałem. W sensie widziałem tylko to. Leży sobie, prawda, książka, sobie, prawda, się kręci przed moim domkiem. To mi się nie podoba. Słuchajcie, ten świrus co chwilę zostawia mi jakieś książki. Ja już się boję, co on znowu wymyślił dzisiaj. Na bank to jest on. Udało ci się uratować, no wiadomo, że on uratować Palionowo, ale to nie koniec. Zabawa się nie skończyła, no i kolejny dzień, prawda, zwalczania świrusa. Pytanie tylko, co on tym razem wymyśli. A wiecie co, zostawił mi tą książkę, tak mi ją rzucił. A też ją rzucę, niech se tam leży. Niech ją tu deszcz zaleje, prawda. Nie chcę, prawda, żeby ona tutaj egzystowała na tym Palionowie. Mnie denerwuje ten świrus. Tylko pytanie, co tym razem świrus takiego wymyślił. Jakby, no czekam. Chyba nic. Świrus. I co, że nic? To nie koniec zabawy, no ale to nic nie przygotował dla mnie na dzisiaj? Żadnego, kurczę, dziwnego czegoś? No nie wiem, dobra, czekajcie, czy ty świnio jesteś od świrusa? Nie nazywasz się Dis przypadkiem? Chyba nie. Dobra, słuchajcie, mam pomysł, który jest lekko szalony, ale może się udać, w sensie chciałbym złapać świrusa w pułapkę. To by było, myślę, całkiem ciekawe, aczkolwiek za bardzo nie wiem, jaką pułapkę mógłbym na niego wykorzystać. W każdym razie, jest jedno miejsce, które wiemy, że na pewno stworzył świrus. I jest to właśnie ta, tam gdzieś w tamtą stronę, właśnie nie pamiętam, gdzie to dokładnie było, ale patrzcie, mam super moce, więc po prostu normalnie w świecie zalecimy. To gdzieś tu przy tej górce, tutaj to było. Tutaj, co nas zaprowadził tymi tabliczkami. Tu w tym miejscu on, jakby to on to stworzył, nie? Więc wydaje mi się, o kurczę, troszkę, wow, niebezpiecznie, bo ja mógł spaść stąd. Wow, jak ja szybko latam. No nie, dobra, nie, chyba nie dam rady tak. W każdym razie, słuchajcie, jest tutaj to miejsce, które on stworzył. Tam nam zostawił w tamtym miejscu jedną z ostatnich rzeczy, albo jedną z pierwszych. Już nie pamiętam w sumie, gdzie co było. Ale w każdym razie tam zostawił jedną z rzeczy, którą właśnie, jedną z części tego stroju. Buty, spodnie albo górę. Już nie pamiętam, która to z tych rzeczy była. W każdym razie ją tutaj zostawił. I tak ostatnio zacząłem się zastanawiać, czy on tworzyłby taki duży rów tylko po to, żeby dać mi coś takiego w skrzynce? No nie wiem, no więc dlatego postanowiłem, że tu przyjdę i coś pozwiedzam. Tu są, prawda, książki, które już to czytaliśmy chyba raczej. To ja, nudzi mi to czytaliśmy. Zartowałem to tylko jedna z wielu, no właśnie, no więc to czytaliśmy. Dobra, słuchajcie, ja proponuję, kurde, wiecie co jest najgorsze, że ja z tym strojem Supermana jak wpadnę do lawy, to ja jestem nieśmiertelny jako ten Superman. Mi w ogóle serca nie schodzą, schodzi mi najpierw takie pomarańczowe, ale Jezu, jestem niezniszczalny. Ale dobra, czekajcie, mam pomysł w sumie fajny. Bo w sumie skoro jestem Supermanem, to dlaczego mielibyśmy w sumie tutaj sobie nie podlecieć, prawda? Iść normalnie, jak Superman, tylko to strasznie szybko leci, żeby tu nie wpaść. Ej, co to jest za dźwignia? Ej, dobra, tu jest jakaś dźwignia.
Czekajcie, czekajcie, ja bym to jakoś ogarnął, co to jest. Dobra, czekajcie, spróbujemy przeskoczyć. O, o Jezu. Teraz mamy takiego boosta w skakaniu. Ja to jestem w stanie stąd sięgnąć? Nie jestem w stanie. Dobra, czekajcie, czy ja tam doskoczę? Normalnie, bezproblemowo. Czekajcie, rozwalimy tutaj schody. Mam nadzieję, że to się nam uda. Nie, spaliły nam się schody, ale dobra, mamy dostęp do dźwigni. Więc uwaga, ja obstawiam, że się otworzy jakieś przejście. Na bank się otworzy jakieś przejście, jestem tego w 100% pewien. Nic? Nic się nie wydarzyło? Czekajcie. Ej, 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 dobra, czekajcie, to jest dziwne, szczerze przyznam. Bo ja proponuję, żebyśmy tam... Noctowizja, zapomniałem o Noctowizji. Tam coś jest za tym, widzicie to? Tam są jakieś te... Czekajcie, na czym ja mam latanie teraz? Na piątce? Dlaczego mi się tak zrobiło? Dobra, lecimy tu. Wyląduj... O kurde, wylądujmy sobie tu na tym. To jest najgorsze, najgorsze, dobra, udało mi się. Patrzcie, klikam Noctowizję i widzę, że za tym są jakieś stojaki na zbroję. Tu coś musi być ewident. Czekajcie, czekajcie, ja jestem ciekaw, czy... Rozwalę to. Podskoczę piątka, prawda, tu podle... O, wa. Klikam to. Tak, to jest to, to otworzyło nam tam teraz. Czyli jednak to coś robiło, tylko nie słyszałem tych... Nie słyszałem, jak to się nazywa, tych... No, tego czegoś tutaj, bo... Kurczę, tego. Bo byłem za daleko, zapomniałem tego słowa, daleko, widzicie? Ten mały mózg zapomniał, że ten... Dobra, czekajcie, mamy tu jakieś tabliczki. To się zapowiada nieźle. Utrudnić zdobycie stroju Supermana. Okej, w sensie... Czy on sobie tutaj zrobił plan jakby działania na to, żeby mi utrudnić to wszystko? Dobra, zobaczmy jaki ma plan. Wywołać atak potworów na Supermana, to zrobił. Zniszczyć... Nie, 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 czekaj, czekaj. Nie zniszczysz mi domu, zaraz musimy lecieć na Havirę. Doprowadzić do spotkania Supermana i... Spidermana? Kto jest Spidermanem? Dobra, nieważne. Doprowadzić do walki między nimi? Pokonać superbohaterów? Zabić ich? Co? Czekajcie, co to jest? Superman? O kurde. Ej, on chce nam zabrać stroje. Tylko, kto jest Spidermanem? No, Davik raczej nie, bo ja z Davikiem w sumie ostatnio nagrywałem jakby jego reakcję na to, że jestem Supermanem i nic nie mówił, więc chyba nie on. Kto może być Supermanem tu na tym palionowie? Patrzcie, kurczę, dobra. Wow. Ale cię zamurowałem. Dobra, czekajcie, na czym ja mam na V teraz, a mi się to zmienia. Dobra, tu. Ale dobrze, jest. O! Kurczę, hopie. Proszę mnie tu tak nie torturować. Proszę, ej, proszę mnie zostawić. Proszę mnie... Dobra, teraz tu już nie macie szans. Dobra, super. Tylko tu najgorsze, ja nie chcę podpalić tego lasu. To by było mi przykro, gdybyśmy tak zrobili. Dobra, uwaga, czekajcie, na czym ja mam latanko na piątce. Ciągle zapominam, bo się to zmienia. Dobra, uwaga, lecimy. Dobra, nie zniszczył mi Havirę. Na całe szczęście nie zniszczył mi jeszcze chaty. Więc ma farta, ponieważ jeszcze tego nie zrobił, a to jest następny jego punkt, więc ja muszę najpierw go nakryć. Ej, ale zniszczył dom Dave'a. Czekaj. O kurczę, tu widzę wszystkie moby. Wow, on się tu pojawił teraz, tego go tu nie było. Wow, dobra. O, widzisz, kurczę, nie warto. Co się stało? O nie, teraz już nie mam tego. Czegoś tam nie miałem. Kurczę, to ciągle się zmienia. Klikam przyciski i nie wiem co. Dobra, słuchajcie. Ten świrus dorwał się do domku Dave'a. No bo nie wiem, czy on taki był. Napiszcie mi, czy on taki już był, bo ja nie pamiętam, szczerze mówiąc. Ale ewidentnie nie ma góry, więc coś tutaj było, prawda, mieszane. Mój domek stoi cały i zdrowy. Nic się z nim tutaj nie stało, więc o tyle dobrze. Ale coś jest niedobrego z domkiem Dave'a. Nie wiem, czy sobie nie pomylił domków ten świrus. Mam nadzieję, że się tutaj tego nie chwyci. Ale to się źle tu zapowiada. Co ten? Czekajcie, jestem sam na serwerze. Ja szybko pójdę w Kimę, żeby te wszystkie moby znikły. I żeby też można było normalnie używać tych mocy, ponieważ w trakcie... O nie, potwory są blisko naprawdę i teraz będę musiał je zwalczać po to, żeby móc pójść spać. Nie, dlaczego tak się dzieje? Dobra, gdzie są te moby? O które moby chodzi? Chodzi o ciebie? Weź się zamruź. O, dobra, zamrożony. Ty też. O kurde, a ty? Ty też. Ej, dlaczego ty skaczesz dalej? I teraz na Y mam. No widzicie, to się ciągle zmienia. Dobra, wetam się, uspokójcie. Bierzcie się stąd. Nie. Co jest? Dlaczego on tutaj jest? Przecież wszystkich pokonałem. Skąd ty się tu białeś znowu? Kolego, co tu są znowu? Nie proszę, to nie może być prawda.
No ten się też nazywa Dis. A wow, dobra, nie. Na czym ja mam latanie? Na czym ja mam latanie? Na V. Dobra, lecimy, nie wiem, lecę gdzieś na mój posąg. Dobra, słuchajcie, ja nie wiem totalnie, co się wydarzyło. Chyba rozpoczyna się właśnie kolejna fara świrusa na palionowo, którą będę musiał zwalczyć. Mam nadzieję, że nie i że to są pozostałości, których po prostu nie zauważyłem z poprzedniej, wczorajszej walki. W każdym razie zaatakował tą Davika, bo nie wiem, czy on taki był. Wydaje mi się, że nie był taki zniszczony. Mój domek stoi póki co cały. Aczkolwiek boję się, że w każdej chwili tutaj może się coś stać niedobrego. Napiszcie mi w komentarzu, co wy o tym sądzicie i kto może być Spider-Manem, bo totalnie nie mam pojęcia, kto jest Spider-Manem i o kogo chodzi. No ale dobra, w każdym razie tyle w tym odcinku, trzymajcie się, widzimy się jutro. Na razie, pa pa!